Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 13 lat. Ponowna wizyta w fabryce zabawek, to już jest trzecia wizyta w fabryce zabawek znajomej dziedziczki. Okazało się, że cykl filmów o postaciach komiksowych Nancy i Yula, które możecie znaleźć w fabrykach z Chin, spowodował, że znalazła się pani, właściwie rodaczka z gdzieś tam spod kolonii w Niemczech, która zamówiła dużą partię zabawek na okres świąteczny. Także pojechałem zobaczyć, czy te figurynki są gotowe na okres świąteczny, a i przy okazji sobie zobaczyłem jeszcze raz nowo otwarte linie produkcji zabawek. Widzimy tutaj, przede wszystkim skupiałem się na maszynach, bo pani w Niemczech będzie chciała również rozwinąć własną jakąś tam małą manufakturę, bo mają dużo taniej siły roboczej ostatnio, stąd też prawdopodobnie będzie produkowała jakieś własne linie. Jest projektantką zabawek w ogóle dla jednej z niemieckich firm i teraz postanowiła iść na swoje. Piękna sprawa, bo w gruncie rzeczy no, centymetr biznesu jest większy, lepszy niż metr roboty dla kogoś. Zwróćcie uwagę, ta fabryka jest na wsi. Średnia pensja tutaj to jest 2,5 dolara na godzinę, 500 dolarów miesięcznie. Są to zwykle w tym okresie panie i panowie, którzy ukończyli pracę na roli, stąd też rośnie produkcja, coraz większa produkcja jest ze względu na święta, zbliżające się święta europejsko-amerykańskie, Bożego Narodzenia. Produkują dużo wszelkiego rodzaju zabawek na Bliski Wschód oraz oczywiście święta chińskiego Nowego Roku. Większość produkcji idzie, od razu powiem wprost, na rynek japoński i amerykański dla koneserów tych produktów. Jak widzicie tutaj, zabawki są produkowane ręcznie. Jest to piecework. Dlaczego? No, klienci płacą za jakość. Tutaj musi być to wszystko robione ręcznie z tego tytułu, że niektóre, tutaj na przykład widzicie, to jest Yula, kosmonautka, ma takie zielone włosy. Musi to być wszystko robione ręcznie, gdyż niektóre modele są produkowane w wersjach limitowanych lub są wypuszczane w specjalnych seriach, które nie są dostępne dla wszystkich, potrafią osiągać te malutkie figurynki 100 do 150 dolarów w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Stąd też producent może sobie pozwolić na piecework, na zatrudnianie ludzi w miast, na przykład tak jak amerykańskie firmy robią masowo jedne wielkie matryce i po prostu później dokleją kolory. Tu w tym wypadku każdy komponent głowy, każdy komponent tułowia, czy to dłoń, czy to noga, jest oddzielnie malowana, oddzielnie doklejona, składa się z oddzielnych części. No, na pewno to wpływa na trwałość tej zabawki, szczególnie, że niektóre zabawki są kolekcjonerskie. Dwa, no, szczególnie niektórych figurynek są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo dokładne, jak kwiatki, jak w środku szypułki kwiatków, jak nawet okrągła kuleczka u nosa reprezentująca, nie wiem jak to się po polsku nazywa, śpik, balonik śpika, coś takiego. Zwróćcie uwagę, tutaj one mają coś takiego. To jest bardzo popularne, bardzo cutaśne. Sprzedaje się bardzo dobrze. O dziwo, nie o dziwo, większością częścią odbiorców są portale wschodnie. O, tutaj macie właśnie takiego malutkiego balonika u nosa. Odbiorcą tych zabawek są portale zarówno Amazon, jak i portale, na których robią zakupy i Koreańczycy w Ameryce, czy na całym świecie, Japończycy i Chińczycy. Jest to dosyć bardzo popularne. Sprzedawane często jest, tak jak tutaj widzicie, w pakietach. Pakowane są oddzielne, specjalne serie, gdzie można je zmieniać, czy to włosy, czy to wystrój figurynki. Powiem wam, że produkcja tego typu specjalistycznych zabawek opartych na kulturze anime, która jest bardzo popularna, na kulturze K-pop, robią również figurynki znanych gwiazd koreańskiej muzyki popowej. Tutaj akurat tego nie widziałem, bo to jest w innej fabryce. Składane są, dokładane są dodatkowe takie części, że można te laleczki zmieniać, ich wystrój, czy zmieniać display. Są nawet robione specjalne displaye w postaci takich szklanych, za chwileczkę zresztą zobaczymy, szklano-drewnianych opakowań, pudełek, które prezentują właśnie te laleczki. Widziałem w paru mieszkaniach znajomych właśnie takie wystawione na displayu te laleczki. Je się kolekcjonuje, gdyż one wychodzą w seriach limitowanych i czasami te serie limitowane trzeba pozyskiwać. Wyobraźcie sobie, niektóre nie są w ogóle wysyłane na Chiny, są wysyłane powiedzmy na
usacz Japonii i muszą być importowane, czyli no, kolekcjonerzy, hobbyści. Na pewno wśród was jest wielu takich, którzy ma jakieś hobby lub kolekcjonuje coś, poszukują i zbierają sobie tego typu rzeczy. Często hobbyści to robią zakupy nie jednej lub dwóch, ale powiedzmy w serii trzech, czterech. Dlaczego? Jedna idzie na display, jedna idzie nieotwarte pudełko jako inwestycja, jedna czasami idzie do wymiany, a jedna na prezenty. Także wyobraźcie sobie, bo powiedzmy ta figurynka, którą tutaj widzieliście na ekranie, tam sprawdzają RFID jakąś tam, są dołączane etykiety specjalne sprawdzające kompletność opakowania. Ta figurynka jest $89 w Japonii. No to wyobraźcie sobie, jaki to jest koszt. Stąd też koszt, no i inwestycja też dodatkowo zmieniają serię rokrocznie. Czyli rokrocznie są dokładane nowe figurynki. Kiedyś postaram się je zebrać, pokazać u znajomych, bo to znajoma kupuje dzieciom swoim. Kiedyś spróbuję pokazać i zrobić film, ile tych figurynek jest, jakie to są długie i ogromne serie. No i szczególnie pasjonaci tego, pasjonaci filmów, bo to wychodzą też również filmy w Japonii i w Korei, w których biorą udział właśnie te postaci z filmów animowanych, są dosyć popularne. Zwróćcie uwagę, manufaktura. Dlaczego manufaktura? No, opłaca się manufaktura z tego powodu, że 3,5 tysiące juanów to jest około $500, $480. Nie ma podatku ZUS, ani żadnych podatków dochodowych, ani żadnych podatków, więc to jest numer jeden. Numer dwa, na wsiach mają te własne municypalia, własne rolnicze jakieś tam emerytury i rolnicze ubezpieczenia zdrowotne, więc odpadają ubezpieczenia zdrowotne. Muszę przyznać, że jesteśmy 180 km na północ od mojego Suzhou, także jest to dosyć duża odległość. Fabryka jest ładnie zrobiona już na zachodnie systemy, świeżo oddana. W ogóle to im pobudowała wieś, tą fabrykę, zacznijmy od tego. Żeby dać ludziom robotę na jesień, żeby ludzie nie siedzieli żeby nie siedzieli w domach i nie nudzili się, więc tą fabrykę wybudowała im wieżę. To nie jest duży koszt, bo w gruncie rzeczy cementownie tutaj na miejscu mają, a ziemia jest po wsiach tania jak barszcz, ale już jest zrobiona taki na styl zachodni, czyli widzicie, wyzielonkowana podłoga antypoślizgowa, łatwiej zmywać, łatwiej czyścić, łatwiej się poślizgnąć. Powoli stosują Six Sigma, czy tam system ITO. Ja jestem bardziej zorganizowany, nastawiony na system ITO, bo uczyłem się tego w Japonii, natomiast dziedziczka szkolona w Amerykach, to ona lubi Six Sigma, także troszeczkę inne ma podejście do kontroli produkcji. O, tutaj właśnie produkują, właśnie składają displeje. Ciekawostka z polskiej białej brzozy. Z polskiej brzozy, z tego lamina, nie wiem, czy to jest lamina, czy płyta pliśniowa, czy jak to się nazywa, robią właśnie takie displeje. Tylko te akurat chyba idą, o ile się nie mylę, na rynki lokalne i na Koreę. Taki display idzie i później się go rozkłada, wkłada się tą figurynkę do tego displayu i do tej wystawki i hobbysta sobie później to ustawia gdzieś tam na jakiejś specjalnej półeczce. Widziałem, mają dedykowane w domach półeczki specjalne, całe półeczki zabudowane, całe ścianki zabudowane tymi seriami. Firma jest dosyć profitowa. Zeszłego roku mieli obroty, sprzedaż mieli $300 milionów, przy marży około 28%, to tak, krzywdy nie ma. Przy marży 28% EBITA mieli 28%, czyli przed wszystkimi dodatkowymi kosztami. Także to jest dosyć ładny, dosyć bardzo ładny obrót. Zwróćcie uwagę, ubrani są pracownicy w stroje ochronne, w czepeczki, w maseczki, co niektórzy, no bo mieli tam jakąś kontrolę. Przybiegli ci się od plagi, więc kazali im pozakładać maski, bo tam zwykle to tam chyba raczej masek nie mają, z tego co widziałem, bo na wsiach nie ma plagi, ze względu na to, że kontakty z ludźmi nie są tak częste i gęste, stąd też widziałem, że nie ma tak używania tak dużo tych masek. Co tam jeszcze ciekawego mogę wam powiedzieć o tym? Maszyny są wszystkie nowe lub w miarę nowe. I to nie są żadne specjalne maszyny robione na zamówienie. To są maszyny ogólnie dostępne na rynkach, czyli wycinarki laserowe, które po prawej stronie widzicie, mieszarki do farby, które później za chwileczkę zobaczycie, czy na przykład piece do napylania i do utwardzania farby.
Także wszystko to są ogólnie produkty własne, własne produkowane. Ciekawostka, te wszystkie trays, nie trays, które widzicie, oni również sami sobie tutaj robią, mają też taką fabrykę, która produkuje te takie palety niebieskie. Produkują te palety niebieskie zarówno na produkty gospodarcze, wiejskie i rolnicze, jak i również do własnych potrzeb. No i tutaj właśnie macie display. Display jest pokazany, jak wygląda display, gdzie wkładane są właśnie, czasami wchodzą jedna lub dwie laleczki. Część tych displayów jest plastikowych, część jest drewnianych. Zależy od tego, co klient zamawia. Amerykanie zamawiają drewniane. Japończycy lubują się w plastikach, z tego, co mi powiedziała pani od sprzedaży. Stąd też każdy klient ma inny rodzaj sprzedaży właśnie komponentów i wszelkiego rodzaju gadżetów. No, rynki się różnią, trzeba się dostosować do rynku, stąd też każdy rynek w gruncie rzeczy ma swoje wymagania, wymagania cenowe, ale i również wymagania estetyczne, stąd też każde przygotowanie serii zabawek powoduje, że troszeczkę idą w troszeczkę innej wersji, w troszeczkę innych wersjach. Tutaj malowanie. Malowanie jest domalowywane, są te wszystkie komponenty są domalowane farbą, która jest termostygnąca, czyli to jest taki komponent termoplastikowy. No jak, tak jak i wszystkie zabawki muszą być robione z głową, stąd też muszą być bezpieczne. Także one spełniają wszystkie światowe normy bezpieczeństwa, posiadają wsparcie prawne, jeśli chodzi o dostępność dla dzieci. No i dobrze się sprzedają. Przede wszystkim są długoterminowe, na długo wystarczają te zabawki. Wartość pieniądza, wartość hobbystyczna jest bardzo wysoka. Spełniają rolę bezpieczeństwa i regulacje związane z dostępem do sprzedaży w Unii Europejskiej, w Japonii i w USA. Dzieci, jak i dorośli, to jest potężny rynek, kupują je, no i mają wzrost sprzedażowy, bo za każdym razem jest wypuszczona nowa seria tych zabawek i powiem wam, że w gruncie rzeczy to jest jak gdyby no, never ending story, czyli nigdy się nie kończy zapotrzebowania na coraz nowsze. Raz jak już się zostanie zaczepionym tym bakcylem tych laleczek, szczególnie ci hobbyści, no to kupują cały czas nowe wydania tych lalek. No i ogłoszenia. Ogłaszają się w globalnych magazynach zabawkowych, takie jak AdPlay, A&B Media i AdPub Group. To są trzy największe magazyny i portale internetowe, które zajmują się zabawkami oraz produkcją tych zabawek. Zwróćcie uwagę, jak dużo detalu jest wkładane do niektórych komponentów. Tutaj na przykład pani robi gorącym powietrzem deburring, bo akurat ten kapelusik jest chropowaty. Jakby go wrzucili do kostki pumeksowej deburringu, to by go kostka zniszczyła. Natomiast musi to zrobić po prostu deburring. Deburring to jest takie usuwanie takich zadziorów i ona tutaj takim bardzo gorącym takim pistolecikiem po prostu je, jak to się mówi, topi. Wracając do produkcji zabawek, posiadają tam właśnie duże biuro projektowe, mają paru projektantów z Japonii, paru projektantów z Korei pracujących na odległość, co jest bardzo ważne. Mają bardzo dobre oprogramowania 3D, także używają wszelkiego rodzaju specjalnego oprogramowania. Tutaj podkreślę, płacą licencje, wykupują za licencje tego typu jak ZBrush. Ci, którzy są w branży zabawkowej, wiedzą, co to jest ZBrush. To jest specjalne oprogramowanie, które pozwala kreować prototypy w wersji 3D. I do tego mają własny zestaw, gdzie robią moldy do zabawek i mają również własną fabrykę, gdzie mają testowanie materiałów, jeśli chodzi o zużycie materiałów. Można ich spotkać na Hong Kong Toys, na kolońskich zabawkowych expo, na francuskim zabawkowych expo. Wszędzie się wystawiają, wszędzie i gęsto są na Amazonie. Prawdopodobnie jak poszukacie, to na pewno ich znajdziecie. Jedynym z największym wyzwaniem obecnie w Chinach jest cena oraz koszta materiałów. Plastiki muszą być wysokiej jakości. No, trudno jest znaleźć bardzo wysokiej jakości plastiki. Raz, że wstrzymano całkowicie import do Chin plastików z recyklingu. Wśród nich były również wysokie klasy plastiki, więc wszystkie wysokie klasy plastiki są teraz
produkowane w Chinach, co powoduje, że koszt produkcji jest o wiele wyższy. No i nie zawsze tej wysokiej jakości plastiki sprostają jakości plastików, które są dostępne na całym świecie. Co jeszcze chcę nadmienić? Mają cały oddział w tej fabryce w biurze projektowym. Biuro projektowe znajduje się w Suzhou, który się zajmuje wsłuchiwaniem się w hobbystów i uczeniem się od hobbystów, szczególnie na portalach wszystkich internetowych, WeChat czy WhatsApp na całym świecie. Jest dużo portali poświęconych tym zabawkom, stąd też projektanci wsłuchują się, co mają do powiedzenia końcowi użytkownicy. To jest bardzo ważne i to jest bardzo potrzebne, szczególnie w produkcji zabawek, gdyż skupiają się nad konceptem, nad koncepcją i nad przyszłym rozwojem zabawek. Tu na chwilę przerwę, zwróćcie uwagę, z jakim detalem, z jaką pieczołowitością jest to robione. Część produkcji jest, czy tam naklejania kolorów, czy naklejania plastików, czy doklejania plastików jest zmechanizowana, gdyż to jest funkcja powtarzalna, wymaga precyzji, a część jest po prostu robiona ręcznie. Na przykład drobne malowania spray brushem są robione ręcznie, natomiast tutaj jak doklejanie na kaftaniku, na bransoletce takiej białej, w gruncie rzeczy obwódki, no to już maszyna sama domalowuje. Część farb jest używana, większość farb, które używają, są termostygnące, także później są jeszcze, to wszystko jest wypalane w piecach, w specjalnych wygrzewane. Stąd też jakość jest no, bardzo dobra. Zwróćcie uwagę, tutaj po prawej stronie jest dmuchawa, ciepła, gorąca dmuchawa, która zaraz po wykonaniu tam paznokci, dokleja tam paznokcie, tam drukuje na tej nóżce, natomiast ciepła dmuchawa, jak gdyby tak bardzo szybko pierwszy proces do osuszania. Później zobaczycie za chwileczkę piece, do których wchodzą do suszenia poszczególne komponenty na tacach i myślę, że mają proces dobrze zrobiony. No, zwróćcie uwagę, ładnie są opisane osami miejsca pracy, także nie można wchodzić pracownikowi w miejsca pracy. Część tac jest opisana po japońsku, część tac jest opisana po chińsku, bo żeby pracownicy wiedzieli, do której serii idą poszczególne komponenty, żeby nie powkładali lewych nóg czy prawych nóg do nie tej zabawki, której trzeba. Zwróćcie uwagę, ile miejsc pracy i jaki duża ilość pracowników pracuje na tej linii. Praca jest troszeczkę, muszę przyznać, jest żmudna, ale jak na zimę dla rolników, którzy w gruncie rzeczy w ciągu lata pracują generalnie na roli, to ja myślę, że to jest bardzo fajna alternatywa, jeśli chodzi o utrzymanie stałego dochodu. Zwróćcie uwagę na precyzyjność doklejania, tutaj te kwiatuszki mają, później będą miały doklejane. Ona będzie trzymała ten kwiatuszek w tej małej łapce i on będzie na takiej łodyżce i to wszystko jest misternie robione razem. Dlatego ta produkcja się opłaca, gdyż produkcja i wykonanie jest misterne. Tu są przygotowane gotowe tace i wózki przygotowane do wypiekania, wygrzewania w specjalnych piecach, po prostu do utrzymywania koloru, do malowania i do suszania, do utwardzania farby i jest to w gruncie rzeczy to już końcowe. Finish jest robiony w gruncie rzeczy automatycznie, nie wymaga za dużo tam dodatkowej pracy poszczególnych pracowników, natomiast nie jest tak wymagające jak robienie komponentów podzespołów. Ciekawostka jest, rozmawiałem z jakąś firmą z Polski, chodzi o produkcję komponentów na choinki. Nie na ten rok, tylko na przyszły rok. Ze względu na jakość, duże jest zapotrzebowanie w Europie na wysokiej jakości komponenty choinkowe. Większość chyba baniek tych takich dmuchanych to idzie z Shandongu tutaj i z Guangdongu do Polski, z tego mi tutaj co powiedziano. Natomiast plastikowe zabawki na choinkę to głównie idą na USA, na Europę Zachodnią i tutaj właśnie ktoś się zgłosił, nie wiem kto, bo nawet się nie wypytywałem, nie interesowało mnie to. Ktoś z Polski się zgłosił, chodziło o wycenę i o wstępne projekty, przesłano im do wyceny projektów właśnie tego typu zabawek. Podejrzewam, że ktoś oglądając moje filmiki bezpośrednio się z nimi skontaktował, bo to łatwo rozpoznać firmę oraz znaleźć jej nazwy i namiary, poszukując zabawek, czy to Yula, czy Nancy. Dla zainteresowanych firma się nazywa Rowlife z Suzhou, także jeśli macie ochotę sobie coś z nimi robić, to róbcie. To nie moja branża, także co będę mógł, to pomogę, a co sami sobie będziecie mogli pomóc, to sobie sami możecie pomóc
Raz, że brak czasu, a dwa, nie mam, no, nie mam ekspertyzy koncepcyjnej, żeby wesprzeć czy tam kontrolę jakości, czy produkcję, czy ewentualnie pilotowanie tego. Od tego to już są potrzebni specjaliści od produkcji zabawek, to są potrzebni specjaliści od produkcji całych komponentów. Chodzi szczególnie o jakość, o testowanie, no i oczywiście używanie właściwego opakowania, gdyż to jest najważniejsze. Opakowanie jest jedną z podstawowych części sukcesu zabawki. Już nie wspomnę o marketingu, już nie wspomnę o marketingu i o projektowaniu, ale też trzeba zdefiniować opakowanie. Opakowanie w gruncie rzeczy to jest około 80% sprzedaży. I no, opakowanie stanowi naprawdę dużą część kosztu zabawki, gdyż dobre opakowanie, ładne opakowanie i opakowanie z dużej jakości no, przede wszystkim powoduje ten impuls zakupowy. Jak wchodzicie do jakiegoś sklepu, jak wykonujecie jakiś zakup, zwróćcie uwagę, że połowa waszych zakupów są wywołane impulsami spowodowanymi opakowaniem, przede wszystkim opakowaniem. O, tutaj macie wychodzącej z malowarni, z suszarni nakładkę na głowę w takim różowym kolorze. Nie wiem, która to już jest, Jula, to już jest tyle tych modeli widziałem, że mi się zapominają. Muszę przyznać, że te zabaweczki są przyjemne. Widuję je, zresztą jak próbuję zrobić je na autach z Chin albo autach z parkingu, przybliżyć dużo kierownic i kierowniczek ma właśnie Jule i Nancy na swoich deskach rozdzielczych przy ozdobionej. Jest to bardzo popularne i stanowią też formę dekoracji w samochodach. Ten cały ciąg tutaj, co widzicie, to jest cała, maluję sprayem, obraca je, suszę i obsuszę je i maluję. No tutaj pan Marian dokłada nowe farby. Farby, ciekawostka, nie są chińskimi farbami, farby sprowadzają z Ameryki, bo te farby mają takie atesty specjalne jakiejś tam organizacji, która w Ameryce, no i w Europie, to co w Ameryce przychodzi, to przychodzi również w Europie, które mają te takie atesty, które sponsoruje Mattel, największa w gruncie rzeczy fabryka zabawek na świecie i producentka. I tutaj widać, jak ciągnie tą farbę jakąś fioletową kompresorem. Tutaj wracające już puste gotowe główki. Prawdopodobnie tutaj było miejsce, gdzie się zakłada je z powrotem od nowa, ale to idzie z drugiej strony tam. Z jednej strony chyba nie ma tak dużego zapotrzebowania na malowanie ich, także nie ma takiej dużej ilości. Półzautomatyzowane linie są ogólnie dostępne. Tak jak rozmawiałem, to z tego, co mi powiedziano, to te wszystkie nie można kupić w sklepie z liniami produkcyjnymi. Są firmy, które się specjalizują właśnie w całych liniach produkcyjnych dla zabawek, czy są to obrotowe części, czy są to części ruchome, czy są w obrocie 360, czy w trzech pozycjach, 3D. Każdą w gruncie rzeczy maszynę można zamówić i każdą maszynę w gruncie rzeczy można sobie dobrać u producenta. Także produkcja i złożenie tej produkcji to jest właśnie najmniejszy problem z tego tytułu, że te maszyny są w gruncie rzeczy takie ogólnodostępne, są produkowane na miejscu. W ogóle branża zabawkarska i maszyny znajdują się na północy Jiangsu, jeśli chodzi o produkcję maszyn. W ogóle Jiangsu, dlaczego produkuje się tutaj dużo maszyn i wszelkiego rodzaju maszyny? Z tego tytułu, że w Jiangsu znajduje się, na północy Jiangsu, to jest prowincja, w której mieszkam, znajduje się najwięcej stalowni. Najwięcej stalowni, najwięcej hut stali, najwięcej walcowni, najwięcej wszelkiego rodzaju wytapialni, aluminium, stali, wszelkiego rodzaju stali. Nie wiem dlaczego, czym to jest spowodowane. Podejrzewam, że być może, że normy jakieś tam ekologiczne są inne, czy jakieś tam, nie wiem, wymagania, czy po prostu dostarczanie półproduktów jest łatwiejsze. Prawdopodobnie, bo to jest, my w Jiangsu tutaj, to jest długa prowincja. Ja mieszkam na samym południu, w gruncie rzeczy graniczącej z Szanghajem, ale na północ to jest następne jakieś 8 godzin jazdy samochodem. Sobie wyobraźcie, jak długa jest ta prowincja, więc myślę, że to jest gdzieś tak w połowie między północą a południem. Na północy się wydobywa węgiel, rudy i tak dalej. Stąd też prawdopodobnie tam znajduje się dużo stalowni, dużo firm największych chińskich związanych z produkcją specyficznych rodzajów stali. Stąd też bierze się na miejscu produkcja maszyn.
Tutaj maszyna, która obmalowuje część, bierze je w łapki, też półautomatyczna, składa. Pytałem się właśnie, czym się różnią te maszyny, no, ale ten inżynier, który tutaj tam tłumaczy, te wszystkie maszyny są kupowane z półki, tylko dostają inne łapki, inną funkcję łapki, która łapie komponent, i powiedział mi, że te maszyny służą do malowania obudów do urządzeń elektronicznych, że wykorzystują głównie do budowania, do malowania jakichś tam podzespołów elektronicznych, jak regulatury, temperatury i tak dalej. Zwróć uwagę, kamisterna tutaj praca. Nie wiem, co to jest, czy to jest część jakiegoś komponent kwiatka, czy to jest jakaś laseczka. Bardzo, bardzo misternie to jest robione, bardzo delikatnie jest to robione, malowane. No, dużo przykładają rzeczywiście wagi i jakości do wykonania tego produktu, stąd też ceny są. Także ja myślę, że warto produkować jakość. Z czasem to przychodzi. Przychodzi, jakby to powiedzieć, przychodzi, no, owocuje to. Rozpoczęli produkcję, ta firma ma niecałe 15 lat. Zdecydowali się najpierw na robienie półproduktów, i podzespołów do zabawek, a następnie przeszli we własne projektowanie, odkryli niszę marketingową, wykupili parę licencji globalnych z serii anime. Dodatkowo też mają własną linię składanek z białej brzozy, takie puzzle, które są działające, które są nakręcane, które mają sprężyny. To jest oddzielna linia. Kiedyś tam w zakładce fabryki zobaczycie tą ich inną linię, gdzie znajdują się te właśnie składanki. Tych składanek nie będę kręcił, nie będę oglądał, są na pierwszym piętrze ze względu na to, że są chronione IP. Stąd też oni obawiają się, żeby ktoś im nie podkręcił IP, bo oni za każdym razem, czyli myśli projektanckiej, żeby ktoś im nie podkradł, bo jest duża konkurencja na tym rynku, bo koszt produkcji zabawki jest, powiedzmy, $1.50, a sprzedaje się na Amazonie za 45, 95, $195, także koszta produkcji, szczególnie koszta projektowania są bardzo wysokie, stąd nie mogą sobie pozwolić na to, żeby po prostu wydostała się jakakolwiek forma informacji, jak produkują, co produkują, co jest zrozumiałe, każdy dba teraz. Chińczycy coraz więcej wchodzą z własnymi projektami, z własnymi projektami zabawek, coraz więcej zabawek jest na miejscu projektowanych, na lokalne azjatyckie rynki, stąd też dbają własną IP, bo no ja w każdym biznesie, każdemu podkrada pomysły i idee. Czytałem w której książce chyba Sumerbacha, że 95% pomysłów to są pomysły podkradane jeden drugiemu. Czyli każde nowe produkty na świecie to są jakaś forma kopiowania czy podkradania produktu. Myślę, że tyle na tyle. Tyle z fabryki. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 13 lat. To była fabryka zabawek i serdecznie dziękuję za komentarze. Pozdrawiam rodaków na świecie, wszechświecie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.